Kłopoty lokalowe zespołu szkół specjalnych ciągną się od lat. Dzieci i młodzież gnieżdżą się w pięknym, to fakt, ale zdewastowanym i kompletnie niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych budynku przy ulicy Zgorzeleckiej. Znalazło się rozwiązanie. Miejscy radni oddali powiatowi, bo to powiatowy samorząd prowadzi placówkę, budynek przy ulicy Bankowej. Do niedawna działała w nim szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi. W budżecie powiatu znalazły się pieniądze na projekty, prace remontowe i adaptacyjne. Ponad 3,5 miliona złotych. I kiedy wszystko wydawało się być na ostatniej prostej, nikt nie zgłosił się do pierwszego przetargu. Starosta bolesławiecki Karol Stasik bez kokieterii tłumaczy, dlaczego tak się stało. Zważywszy, że jesteśmy w okresie roku wyborczego, gdzie wszyscy samorządowcy robią duże inwestycje, czyli w tym momencie wolne moce przerobowe firm są na wyczerpaniu. Mało tego, jesteśmy z powiatu, który ma 4% bezrobocie, czyli praktycznie nie ma ludzi do pracy. W związku z tym wszyscy przedsiębiorcy narzekają na to, że nie ma kto pracować. I to jest poważny problem i to nie tylko, myślę, naszego powiatu, ale w skali kraju. Tak? No ale jesteśmy dobrej myśli, startujemy do kolejnego przetargu. Drugi przetarg unieważniono, ponieważ konsorcjum firm z Warszawy i Wrocławia zaoferowało, że weźmie się za szkołę za prawie 5 200 000 zł. 15 lutego starostwo ogłosiło kolejny przetarg. Tym razem termin oddania wyremontowanej szkoły został wydłużony. Podobne problemy były z wyłonieniem firmy remontującej drogę z Osiecznicy do Rudawicy i budującej dwa mosty w Świętoszowie. Ta inwestycja warta 25 milionów złotych znalazła wykonawcę dopiero po trzecim przetargu.